Kłodzkim Ośrodku Kultury odbyła się gala festiwalu filmów imienia Roberta Stando. To kolejna część większego projektu realizowanego dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Pomysł związał się z grupą Robertarium. No i pojawił się pomysł zorganizowania gali imienia Roberta Stando razem z powiatem kłodzkim, który akcesował do konkursu grantów polsko-czeskich. Z tego względu, że nasza szkoła ma współpracę z gimnazjum w Rumowie, no to złożyliśmy propozycje dla uczniów liceów szkół ponadpodstawowych powiatu kłodzkiego oraz miasta Bromowa i okolic na zrobienie filmu dokumentalnego maksymalnie do 10 minut. Robert miał, oprócz tego, że był świetnym reżyserem, że rzeczywiście był wspaniałym filmowcem, to jeszcze miał taką ideę fix, żeby pobudzać młodzież do działania. I myślę, że tę jego spuściznę trzeba kontynuować. Udało się uzyskać pieniądze zewnętrzne i festiwal, który jest skierowany do młodzieży, czyli ich pobudza. Słuchajcie, no to spróbujcie zrobić takie filmy. Teraz nie jest to już aż takie trudne. Nawet zwykłą komórką można już zrobić rzeczy, które kiedyś, jeszcze parę lat temu, były niemożliwe. Więc myślę, że o to by mu chodziło. Robert rzeczywiście chciał, żeby ludzie tworzyli, żeby uczniowie, młodzi ludzie tworzyli. Czy to będą filmy, czy to będzie cokolwiek innego, to już rzecz drugorzędna. Robert miał dwie wielkie miłości w życiu. Swoją rodzinę, z żoną oczywiście w roli głównej, i miasto Kłodzko. A w tym mieście Kłodzku kochał Chrobrego, kochał szkołę, do której chodził. Bardzo zawsze leżało mu na sercu dobro tego miasta, jego mieszkańców. Przejmował się tym, że zabytki nie są w należytym stanie. Robił, co było w jego mocy, żeby na tyle, na ile może pomagać. No i wszystko zaczęło się od jego filmu dyplomowego Kłodzko miasto, które może zginąć, który no, poruszył ówczesne władze. Były to czasy niełatwe. I my postanowiliśmy, że spróbujemy przywrócić ten problem, bo przecież jak się rozejrzymy w naszej Kotlinie, no nie brakuje takich miejsc, gdzie przydałaby się ręka kogoś troskliwego, kto zadbałby o te piękne zabytki, które ciągle potrzebują ratunku. Na festiwal zostały nadesłane przez młodzież krótkie filmy nawiązujące do formuły zaproponowanej przez Roberta Stando w jego filmie pod tytułem Miasto, które może zginąć. Po prelekcji Joanny Stoklasek-Michalak z Muzeum Ziemi Kłodzkiej na temat ratowania kłodzkiej starówki w latach 1966-1976 wyłoniono zwycięzców konkursu. Wpłynęło 5 filmów, bardzo wyrównany poziom. Wyróżniliśmy 4 filmy, jeden szczególnie na... Wśród wszystkich tych filmów mocno się wyróżnią, był bardzo oryginalny, że tak powiem, zdjęciowo bardzo ciekawy, montaż i osobista historia przede wszystkim jakby poruszyła tutaj i nawiązanie do tematyki konkursowej. I dzięki temu właśnie film pod tytułem Pustelnik zdobywa główną nagrodę. Od lat jestem zafascynowany tworzeniem filmów, mniejszych lub większych, zaczynałem od małych rolek na Instagramie, potem zacząłem już podpatrywać pracę, tak jak was, na przykład niektórych dziennikarzy, innych twórców. Film nosi tytuł Pustelnik. Jest to film, który opowiada o historii kapliczki, w Rusznikach Zdroju. Jest to miejsce, które jest dosyć zaniedbane niestety. Idealnie wpasowuje się w temat tego konkursu. W filmie również można ujrzeć opowieść o Fryderyku Chopinie, która o jego dworku, gdzie koncertował, jest użyty w nim wiele różnych materiałów archiwalnych z tamtego okresu. W tle gra utwór Fryderyka Chopina, Polonez G minor, w wykonaniu mojego kolegi, z którym współpracowałem. Tytuł filmu to jest Złoty Stok, miasto turystyczne, które niszczeje. Nagrywałam go sama. Projekt powstał w moim rodzinnym mieście, co prawda nie jest w powiecie kłodzkim, jest to już powiat ząbkowicki, ale jest to miasto, w którym się urodziłam i mieszkam tam od 16, już prawie 17 lat. W Złotym Stoku jest wiele ruin i właśnie pokazałam ich ujęcia, pokazałam również jak kiedyś wyglądały.
więc to w sumie można głównie zobaczyć i można też zobaczyć mój apel do państwa, co można z tym zrobić. Widać w tych filmach troskę o te miejsca, które są młodym ludziom bliskie i to daje nam taką nadzieję i wiarę w to, że wcale nie jest tak, że młodzież jest zapatrzona tylko w smartfony i nic ich innego nie interesuje. Interesuje ich i myślę, że wszyscy, którzy będą oglądać te filmy, też to dostrzegą. Roberta Standa upamiętniono w Kłodzku jeszcze jednym wydarzeniem. 24 listopada minionego roku radni przegłosowali utworzenie alei jego imienia wzdłuż dawnych murów obronnych miasta i kanału Młynówka. Dziś odsłonięto tu również pamiątkową tablicę i ławeczkę pamięci reżysera.